www.e-kolo.pl. Panie burmistrzu, jesteśmy na gorąco po wczorajszym konkursie. Radomir Piorun, zdaniem komisji, powinien dalej prowadzić Dom Kultury. Czy ta decyzja zostanie podtrzymana przez pana? Zostanie podtrzymana, ponieważ szanuję w ogóle decyzje organów jakichkolwiek wybranych czy powołanych. Tak oceniła komisja i ja nie roszczę sobie tutaj jakiejś aspiracji do zmiany tej decyzji, bo ja też, podobnie jak komisja, też pozytywnie oceniam pracę pana dyrektora. Dzisiaj w trakcie sesji będzie uchwalany budżet. Czy w tym budżecie też jest miejsce na kulturę? Jest miejsce na kulturę, tak jak wiele działów budżetu, opieka społeczna, oświata, kultura. Oczywiście mamy zabezpieczone środki na funkcjonowanie naszych trzech instytucji kultury oraz na pewne zadania dla naszych stowarzyszeń, które działają w sferze kultury. Oczywiście, że tak. No właśnie, jaki to będzie budżet? To będzie budżet o tyle trudny, że trzeba pamiętać o pewnych dodatkowych wydatkach, takich jak chociażby podwyżka płacy minimalnej dla pracowników, co nas kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Będzie to budżet na pewno trudny, biorąc pod uwagę również wydatki budżetowe, ale cieszymy się, że jest to budżet bez deficytu. Wydatki zamykają się kwotą 108 milionów ponad, natomiast dochody planujemy na 109 milionów. Natomiast staramy się też nasz budżet ratować pozyskiwaniem środków zewnętrznych dość intensywnie i myślę, że będzie to budżet stabilny. Oczywiście nie wszystko zawsze da się załatwić w jeden rok, wszystkie inwestycje, jakie mieszkańcy by chcieli, ale staramy się też, żeby to był budżet taki proinwestycyjny również w naszym mieście. Trzeba też pamiętać, że nasze miasto odziedziczyło ogromny dług. Miasto na dzień dzisiejszy jest zadłużone na kwotę 11 milionów złotych, więc spłatę tych rat też musimy co roku w budżecie zabezpieczać. A ten budżet będzie takim budżetem sztywnym, czy jednak planuje pan, że w przeciągu roku może on się zmieniać, może być elastyczny? Praktycznie budżet jest tylko planem i jest on, szanowni mieszkańcy, zmieniany praktycznie na każdej sesji co miesiąc. Jest zmieniany i dostosowywany do bieżących potrzeb. Prawdopodobnie niedługo będzie już zmieniany w lutym na pierwszej sesji, bo prawdopodobnie będzie już decyzja taka ostateczna pana premiera o dofinansowaniu naszych dwóch dróg budowy, Szymborskiej i Stafaj. No i też będę proponował radnym zmiany budżetowe polegające na tym, że trzeba będzie po prostu zabezpieczyć wkład własny na realizację tych inwestycji. No właśnie, dwie drogi. A jakie jeszcze inwestycje takie poważniejsze zostały zaplanowane w budżecie? Kończymy ulicę Grodzką, to również zostało zaplanowane. Budowa wspólnie z powiatem kolskim świateł na skrzyżowaniu Jana Pawła. Zostały zabezpieczone środki na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na który też otrzymaliśmy środki z Narodowego Funduszu. Natomiast w pierwszym roku będzie dokumentacja, a w 2021 dopiero budowa, ale również budowa naszego boiska, na które też z Ministerstwa Sportu dostaliśmy dofinansowanie. Ale podejrzewam, że w ciągu roku dojdą też jakieś dodatkowe zadania, takie drobniejsze już, jak budowa kolejnej toalety publicznej, czy może rozpoczniemy budowę bloku komunalnego, skweru koło szkoły numer 1. To są takie zadania, których dzisiaj w budżecie nie ma, ale w miarę pojawiania się środków budżetowych będą się one pewnie w budżecie pojawiać i będą rozpoczynane. Bardzo ważną kwestią jest jeszcze wybudowanie boiska przy szkole numer 5, bo dzisiaj to jest jedyna szkoła w naszym mieście, która nie ma tak naprawdę boiska z prawdziwego zdarzenia, więc no, tych zadań jest jeszcze trochę do wykonania i będziemy je w ciągu roku na pewno do budżetu w miarę możliwości finansowych oczywiście wprowadzać. Burmistrz założył na Facebooku swoją stronę, więc chyba zapraszamy mieszkańców do... Tak, komunikacja z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważna. Muszę powiedzieć państwu, że codziennie odpisuję na kilkanaście wiadomości na Messengerze, bo mieszkańcy też piszą do mnie w różnych sprawach. Zawsze mam na to czas, mogę troszkę później odpisać, jak chwilowo jestem zajęty, ale komunikacja z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważna.
Dlatego też założyłem oprócz swojego prywatnego profilu, który no, prawie każdy z nas ma na Facebooku, również taką oficjalną stronę, na której można śledzić bieżące wydarzenia w mieście, gdzie jestem, co robię i inne sprawy związane z pełnieniem przeze mnie funkcji burmistrza. Także tak, zapraszam serdecznie do polubienia. Tak na koniec, na jakim etapie jesteśmy w temacie geotermii? W temacie geotermii jesteśmy na takim etapie jak praktycznie 2-3 miesiące temu, czyli przeszliśmy etap formalny pozytywnie i czekamy na rozstrzygnięcie już to merytoryczne, więc myślę, że ono w miesiącach luty, marzec powinno się już to pojawić, wyniki tego naboru. No i żywymi tutaj z panem prezesem naszej ciepłowni głęboką nadzieję, że te środki na geotermię otrzymamy, ponieważ z nią jest tak naprawdę związana również przyszłość naszego miasta. To może być dla nas takie koło zamachowe tak naprawdę dla rozwoju miasta. Więc czego życzy burmistrz mieszkańcom w nowym roku? Życzę przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, i życzę również spokoju i dużej sympatii do drugiego człowieka, bo to myślę jest najważniejsze w naszym życiu. Nie życzeniem potrzebnych jakichś negatywnych emocji, bo to też nam jest w życiu niepotrzebne, ale przede wszystkim zadowolenia z życia rodzinnego, zadowolenia z pracy, no i zadowolenia z prac służb miejskich.